inteligencji katolickiej w Warszawie do biskupów Kościoła katolickiego w Polsce. Prosimy naszych biskupów o pilne zajęcie zdecydowanego stanowiska w sprawie prób zmian ustrojowych, stanowiska wynikającego z chrześcijańskiej wizji praw człowieka i przysługującej mu wolności. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie z narastającym niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń w polskim parlamencie związany ze zmianami ustroju państwa polskiego poprzez próbę podporządkowania władzy sądowniczej przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. Wydarzenia te spowodowały masowe protesty w całej Polsce. Kościół katolicki w Polsce i papież Jan Paweł II byli autorytetami, które walnie przyczyniły się do zbudowania w Polsce demokratycznego państwa prawa, potrwającej przez dziesięciolecia władzy jednej partii. Odzyskanie autonomii sądów było gwarancją zachowania demokracji i swobód obywatelskich w Polsce w okresie po 1989 roku. Niezależność władzy sądowniczej jest zabezpieczeniem dla rządzących i rządzonych przed niewłaściwymi zmianami prawa. Wielokrotnie w czasie ostatnich 27 lat decyzje Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i innych sądów broniły Polski i Polaków przed błędami rządów, stwierdzając niekonstytucyjność niektórych proponowanych rozwiązań prawnych oraz broniąc praw i wolności w indywidualnych sprawach obywateli. Władza ustawodawcza i wykonawcza, niezrównoważona władzą sądowniczą, a przez to nieograniczona przez konstytucję, nieuchronnie prowadzi do autorytaryzmu, który pozbawia obywateli praw wynikających m.in. z nauki Kościoła katolickiego. Dokonująca się na naszych oczach zmiana ustroju państwa jest jednocześnie związana z rozbudzeniem nienawiści, która pogłębia podziały w społeczeństwie, niszcząc w ten sposób ojczyźnianą wspólnotę. Kościół może i powinien odegrać ważną rolę w rozwiązaniu tych trudnych problemów. Dlatego prosimy naszych biskupów o pilne zajęcie zdecydowanego stanowiska w sprawie prób zmian ustrojowych, stanowiska wynikającego z chrześcijańskiej wizji praw człowieka i przysługującej mu wolności. Mamy przekonanie, że zajęcie przez Konferencję Episkopatu Polski jasnego stanowiska w tych sprawach będzie z wielkim pożytkiem dla naszej ojczyzny i dla naszego Kościoła.